Witajcie, kochani. Zapraszam Was na kolejny kurs. Przygotowałam dla Was dzisiaj kurs krok po kroku na dwie świąteczne kartki w pudełku. I. Ten kurs, jak i poprzedni kurs na ramki, przygotowałam specjalnie do świątecznego zestawu. To są tylko oczywiście przykłady projektów, które możecie stworzyć z tym zestawem. Ten zestaw jest ogromny i stwarza Wam naprawdę masę możliwości. Dzisiaj przygotowujemy kartki, a świąteczny zestaw nadal jest dostępny. W promocyjnej cenie będzie dostępny do świąt Bożego Narodzenia, czyli do 23 grudnia 2023. Być może, jeżeli nam zostaną jeszcze takie zestawy, będzie on dostępny, natomiast cena promocyjna trwa i ta oferta trwa do świąt. Um, tworzenie kartek jest niezwykle przyjemną częścią i to jest już moja tradycja od kilku lat przed świętami. Z tym zestawem wszystko jest bardzo proste, dlatego że wszystkie dodatki i wszystkie papiery do siebie bardzo dobrze pasują. A jak sobie powycinacie elementy z papierów, w zasadzie kartki tworzą się same, docinamy sobie pierwszą i drugą warstwę do kartki. Ja używam bazy z rzeczy z papieru DL czerwonej tutaj. I jak widzicie, przykleiłam pierwszą i drugą warstwę. Ja zazwyczaj zostawiam mały margines, lubię tą taką przestrzenność kartki. Za pomocą papierów bardzo łatwo to osiągnąć. Wystarczy przyciąć papier odrobinę mniej ja zostawiam sobie margines po pół centymetra i następną tutaj rzeczą, którą robię jest nakładanie białego gesso, po prostu chciałam sobie nieco przytłumić ten papier a także przygotować tło pod ewentualne media nie wiem jeszcze czy będę ich tutaj używać, ale to gesso tak czy inaczej robi mi taką troszeczkę śnieżne, śnieżne, robi mi takie śnieżne tło i chciałam po prostu ten papier nieco rozjaśnić jest to oczywiście krok, który możecie Pominąć. Jeśli nie macie gesta, po prostu nakładacie kolejne elementy. Natomiast jeśli macie białe gesty bądź białą farbkę, takie przyśnieżenie czy rozbielenie papieru jest też takim ciekawym zabiegiem. I zaczynam sobie budować kompozycję. Używam elementów wyciętych z papierów, skrawków papieru z kolekcji. Tak naprawdę z samych skrawków można też zrobić dodatkowe prace. I układamy sobie po kolei kompozycję. Ja przyklejam kolejne warstwy na taśmę dystansową bądź kostki. Ponieważ kartka będzie w pudełku, nie w kopercie, mogę sobie pozwolić tutaj na wyjście z tą kompozycją do góry. Natomiast jeśli robicie kartkę w kopercie, po prostu możecie przykleić wszystko na płasko, wtedy kartka spokojnie zmieści się do pudełka. Tutaj ten pierwszy etap to są po prostu kwiatki z papieru, więc jak przykleicie wszystko sobie po prostu na płasko-spokojnie, taka kartka w uproszczonej wersji wejdzie wam do koperty. Natomiast, ponieważ ja zaplanowałam sobie kartki w pudełku, będę dodawać sobie bardziej przestrzenne elementy. Wycięte z papieru listki, wycięte z arkuszy dodatkowych i tych z grafikami gałązki, możecie sobie pięknie dokleić dookoła kwiatków. One pięknie uzupełniają nam kompozycję, i w zasadzie nawet taka prosta kartka, jak już na tym etapie, też będzie ciekawym prezentem. Oczywiście, tutaj, jak zawsze, Kompletnie ten, ten pomysł, jak tą waszą kartkę skończycie, zależy od was i od tego, jakie prace preferujecie. Jeżeli preferujecie prace prostsze, bardziej czyste, bez mediów, to zobaczcie, że taka nawet kartka już jest bardzo ciekawa. Natomiast dla chętnych, jak zawsze, ja poszerzam o kolejne etapy tą wiedzę, którą tutaj Wam pokazuję. Możecie sobie właśnie dokładać kolejne elementy i będziemy to robić. I będziemy również dokładać sobie mediów. Natomiast jak najbardziej możecie zmienić tą koncepcję i zatrzymać się w jakimkolwiek punkcie. W zestawie znajdziecie szyszki, znajdziecie dodatki typu czerwone jagódki, czerwone kuleczki. One do tej kolekcji zawsze się świetnie sprawdzą. I w zestawie macie też tusz akrylowy błyszczący, którym właśnie można podmalować różne elementy. Na koniec możecie przebielić szyszki, kwiatki, różne dodatki białym gesso, i w zasadzie nasza kartka jest gotowa. I czas na drugą kartkę. Wycinamy sobie znowu dwie warstwy papieru, tym razem w tonacji zieleni. Ta kolekcja daje wiele możliwości. Możecie zestawiać papiery ze sobą dowolnie. One praktycznie wszystkie do siebie pasują, więc tym razem poszłam w inne klimaty i tym razem nałożę sobie gesso przezroczyste, zabezpieczę papier, ponieważ będę używać tutaj więcej mediów z zestawu drugiego. Gesso przezroczyste macie też w zestawie uzupełniającym. Malujemy dokładnie papier i Suszymy. Mamy w ten sposób zabezpieczony papier i możemy nakładać swobodnie wszystkie media. W zestawie macie również maskę, i w zestawie uzupełniającym macie pastę modulującą. Za pomocą tych dwóch produktów nakładamy sobie wzór i uzyskujemy dodatkową, ciekawą teksturę. Ja sobie używam coś tutaj w rodzaju takiego brokatut, który jest na tej, na tej masce. Po podsuszeniu mogę sobie już podklejać i um, układać kompozycję. Część w, przyklejam za pomocą kleju na gorąco, część za pomocą a, zwykłego kleju Magic. Możecie też użyć do tego żel medium. Co tutaj dla Was się sprawdza i co lubicie po prostu używać. Do tych cięższych elementów warto użyć albo żel medium, albo kleju na gorąco, bo klej magic raczej um, takich cięższych elementów może nie utrzymać. I powolutku dokładacie swoje elementy. Ja tutaj też używam kwiatków, używam różnych dodatków, które znajdziecie w zestawie. Listki ostro krzewu są tutaj moim tłem i większość tych elementów to są też wycięte, wycięte grafiki z, po prostu z kolekcji. Za pomocą żalmedium i, i brokatu tworzymy sobie dodatkowe ciekawe tło, które nam się będzie pięknie mienić i na dodatek dokładam sobie jeszcze kolor. Oczywiście jak ktoś nie ma, nie chce używać, możecie tego oczywiście nie robić. Ja tutaj chciałam wam pokazać możliwość zrobienia takiej kartki troszeczkę mixed mediowej, czyli dodajemy sobie troszeczkę więcej mediów, troszkę koloru. I oczywiście tutaj od Was zależy, czy chcecie, czy nie chcecie to robić. Wybrałam kolor czerwony tutaj na tło. Można też dodać zieleń, które jest w zestawie, czy złoto. One wszystkie te kolory do siebie pasują. I używam też drugiego tuszu, który jest w zestawie: brokatowego, zielonego, po prostu do chlapań. Można też nim sobie podmalować pewne elementy. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. W zestawie macie również takturkę, którą możecie sobie pociąć na mniejsze elementy i dołożyć do kompozycji. Wybrałam sobie też napis dodatkowego arkusza. Jak widzicie tutaj cały ten zestaw daje ogrom możliwości. Białym gesso to samo robię, co w poprzedniej kartce. Na koniec podmalowuję sobie elementy, szyszki, kwiatki, teksturki i też za pomocą żel medium i białej miki, którą macie w zestawie, możecie sobie jeszcze dołożyć takiego śnieżnego efektu. Żel medium nam tutaj służy jako taki gęsty klej. Można sobie tego koloru dołożyć więcej lub mniej, wszystko zależy od tego, co lubicie i co Wam pasuje. Wykańczam sobie pomalutku kartkę, dokładam elementy, przebielam i w zasadzie moje kartki są gotowe. Tak jak mówiłam, bazy rzeczy z papieru, pudełka również, bardzo elegancki prezent, kartka z życzeniami, bądź też prezent na drobny upominek, czy kartę prezentową, czy kotówkę, w zależności od tego, co lubicie. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do sklepu na zakupy. Pa!